Podczas mszy Wieczerzy Pańskiej wspominamy ustanowienie Eucharystii, sakramentu kapłaństwa. To czyńcie na moją pamiątkę. Wyraźny znak przykazania miłości bliźniego poprzez umycie nóg apostołom. Jezus mówi: gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. Ten moment ukazywania, ustanawiania sakramentów, ukazywania przykazania miłości się w klimacie święta, mimo że za kilka godzin Jezus będzie aresztowany, za kilkanaście godzin umrze. Tutaj on wyśpiewuje, bo ewangeliści to zaświadczają, że wyszli po odśpiewaniu hallelu, powinniśmy powiedzieć, wyszli na Górę Oliwną. 116 psalm jest właśnie fragmentem tego hallelu, stałego elementu paschy żydowskiej. Jezus wielbi Pana. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczy? Podniosę kielich zbawienia. Dla nas ten kielich to jest kielich eucharystyczny, ale który to jest krew za was wylana. Jezus ten sam psalm śpiewał, zanim oddał życie. Łączymy się z Chrystusem w jego uwielbieniu. On dziękuje Ojcu za to, że może zbawić ludzkość. Zjednoczenie z Jezusem jest zbawiające, jest uobecniające zbawienie Jezusa. Cokolwiek przeżywamy, dziękujmy za życie. Dziękujmy za to, że ono może być zjednoczone z Chrystusem, że prowadzi do zbawienia, ale może być też zbawienne dla innych.